Jakbyś zacznie coś mówić, tylko dokładnie im prosić. Chciałbym przeczytać ten psalm, który jest przygotowany na dzisiaj. Serki Terotyko, ale on bardzo rzadko się zdarza, żeby ten fragment Księgi Powtórzonej z Oprawa był czytany w kościele. Dobrze jest, żeby on był dzisiejszy, bo on bardzo dużo mówi. Zacznę się od refrenu. Wspomnij na Boga, który stworzył ciebie. A potem jest tak. Gardzisz skałą, co ciebie zrodziła. Zapomniałeś o Bogu, który cię stworzył. Zobaczył to Pan i wzgardził, oburzony na własnych synów i córki. I rzekł, odwrócę od nich oblicze, zobaczę ich koniec, gdyż są narodem niestałym, dziećmi, co nie mają wierności. Mnie do zazdrości pobudzili nie Bogiem. Rozjątrzyli mnie swymi czczymi bożkami. I ja ich do zazdrości pobudzę nie ludem. Rozjątrzę ich głupim narodem. Ktoś, kto został wybrany do bardzo konkretnego zadania, bycia ludem, potrzebował mieć Boga, ale ponieważ Boga odrzucił, to przestał być ludem, stał się nie ludem, wybrał zamiast Boga bożków. I to bardzo poważne słowo jest, bo takie trudne określenie, które możemy się skupiać na różnego rodzaju szczegółach i rzeczach mniej istotnych, a ważne są imponderabilia, tak? Czyli to, co jest u samego źródła, u korzenia. Pamiętacie, że jak była gleba, rosła roślina, która nie mogła się zakorzenić, to ona ginęła. Potrzebny jest ten głęboki korzeń. Pamiętam takie mocne świadectwo, wracam do tego samego autora Jacka Polikowskiego, który mówi, że kiedy do poradni małżeńskiej przychodzą małżeństwa w kryzysie, bo takie tam głównie przychodzą, to zwykle najpierw wyrażają swoje pretensje i swój żal. Mówi tak, kiedy wypowiada się kobieta, to w 99% przypadków ma pretensje do męża, że jest mężczyzną, a mężczyzna w 99% przypadków ma pretensje do swojej żony, że jest kobietą. I dlaczego mówię o tych podstawach? Bo my wymyślamy swoje życie, wymyślamy, jak być powinno, wymyślamy, co jest dobre, a co jest złe, a potem się dziwimy, że nam nie wychodzi. Jeremiasz w tym pierwszym czytaniu jest w niewoli babilońskiej. Zobaczcie, tam Pan Bóg nie każe mu iść z tym pasem nad rzekę Jordan, tylko nad rzekę Eufrat. Ona jest w Mezopotamii. Równie dobrze mógłby mu powiedzieć, i właściwie to znaczyłoby to samo, weź ten pas i idź nad Nil. I Eufrat i Nil w tym wypadku symbolizują niewolę. Symbolizują coś, co Bogiem nie jest, coś, co jest jakby konsekwencją własnych wyborów, a tak naprawdę konsekwencją odrzucenia Boga. Ten pas, i bardzo wyraźnie o tym mówi to słowo, symbolizuje naród, symbolizuje Izraela. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że ten pas lniany, naturalny, moglibyśmy już sobie dzisiejszą symbolikę też do niego dołożyć. Len to jest coś zdrowego, bezpiecznego, coś, co jest prosto z natury, bezpośrednio od Boga. Ten pas lniany, naturalny, jest przyłożony do biodra. Biodra
symbolice biblijnej oznaczają płodność, oznaczają życie. A to są, jest ten pas przyłożony do bioder najpierw Jeremiasza, ale Pan Bóg potem wyjaśniając mu znaczenie tego wydarzenia, mówi, że tak samo Izrael jest przy biodrach Boga. Niejako Bóg daje płodność, daje owocność. I dopóki on jest przy Bogu, dopóty ma życie, dopóki jest zdrowy, a potem, kiedy jest złożony przy tym symbolu pogaństwa, jakim jest rzeka Eufrat w tym momencie, to staje się zgniły i zbutwiały. Przestaje dawać owoc, przestaje być sensowny. Pamiętam takie opowiadanie chyba z Hasydów, też dotyczące pasa. I gdzieś mi się ono kojarzy dzisiaj, jakoś łączy z tym, bo mówi o wierności. Kiedyś pewien rabin pytał się, zastanawiał się, dlaczego my, Żydzi, nosimy, o sobie oczywiście, wszędzie nosimy różnego rodzaju frędzle. Do każdej części garderoby jest przyczepione jakieś, są przyczepione takie frędzelki, które mają przypominać o przymierzu z Bogiem, które są symbolem wierności. I mówi, przecież może wystarczyłoby, że są na zewnątrz, a mówi, że są wszędzie, nawet przy pasie, który jest na biodrach, bielizna. Dlaczego? Przecież tego nie widać. Po co tam frędzelki? Mówię, że kiedyś miał takie przeżycie, że zapomniał się, pomimo że był rabinem, i poszedł do cudzej żony. I kiedy już zaczął się rozbierać, nagle zobaczył te frędzelki na własnej bieliźnie, na pasie przy biodrach. I wtedy się opamiętał, bo sobie przypomniał przymierze z Bogiem. Mówi, to przymierze z Bogiem jest potrzebne w każdym momencie, nawet w takim intymnym. A może szczególnie wtedy. Ta bliskość pasa, ten pas żyje, ten pas jest zdrowy, dopóki jest przyłożony do bioder Boga. Do płodności, do życiodajności Boga. Tymczasem, tak jak było w tym psalmie, garcisz skałą, która cię zrodziła, zapomniałeś o Bogu, który cię stworzył i sam sobie wymyślasz życie. Sam sobie wymyślasz, co jest dobre, jak ma to wyglądać. Nie próbujesz się zastanawiać, a co by Bóg mi zaproponował w tym momencie, albo a co Bóg chce, żebym teraz zrobił. Tylko sam ustalam, a potem się dziwię, kiedy coś nie wychodzi. Potem się dziwię, że pas lniany nad rzeką Eufrat w rozpadlinie skalnej gnije i butwieni. I potem w tym kontekście Ewangelia. Zobaczcie, dlaczego wspomniałem jeszcze o tych pretensjach mężów do żon i żon do mężów i tak w ogóle ogólnie o pretensjach. Mówimy trochę o tych relacjach. Relacje zaczynają być dobre wtedy, kiedy przyjmujemy naturę, kiedy akceptujemy inność drugiego człowieka. Też o tym trochę mówiłem. Akceptujemy, że ktoś w tym wypadku jest kobietą, jest mężczyzną. Tutaj taka anegdota, co wspomniany Jacek Pulikowski, też bardzo mi się podobało. On mówi, że bardzo często na spotkaniach z młodymi zadaje takie pytanie. Mówi, wszyscy wiedzą dobrze, ja też o tym niedawno wspominałem, że mężczyźni i kobiety różnią się od siebie w sposób zasadniczy, nawet w ten sposób, że mózg kobiety jest inaczej zbudowany niż mózg mężczyzny. No i tutaj to jest dla każdego, kto cokolwiek wie, oczywiste. I tutaj pada pytanie doktora Pulikowskiego, mówi, ale który mózg jest lepszy? Mężczyzny czy kobiety? I według wszelkich badań, według wszystkiego, co pokazuje życie, według doświadczenia trzeba jasno i krótko powiedzieć, mózg mężczyzny jest lepszy. Chwileczkę nie skończyłem. Do ojcowania. A mózg kobiety jest lepszy do matkowania. I nie ma tutaj żadnej sprzeczności. Liczyłem na tą reakcję. Ale to jest cytat z Pulikowskiego. Sam tego nie wymyśliłem.
Jeżeli odkryjemy tą różnicę i to, że Pan Bóg nas tak stworzył i że to ta skała, która nas zrodziła, wymyśliła nas jako mężczyzn i jako kobiety, zobaczymy, przestaniemy się irytować, a zaczniemy się cieszyć i zachwycać. Zachwycać innością. To o tym można naprawdę długo mówić. O tej inności i o tym, co bardzo często irytuje, zamiast zachwycać. Pan Bóg stworzył nas i najpierw musimy odkryć ten plan Boga w nas. Wtedy będziemy jak ten pas bardzo blisko Boga i sensownie żyjący. A jeżeli będziemy wymyślać i iść samotami, pamiętacie ta przypowieść o tych ziarnach rzucanych w różne miejsca, możemy się bardzo pogubić, bo są te trzy niebezpieczeństwa. Ta droga, ta skała i ten cierń, które odbierają słowo. I zostaje tylko ta możliwość być dobrą glebą. Przypominam tą symbolikę tej gleby. Skopaną czasami, zgnojoną i zroszoną łzami czasami. Czyli czasem człowiek patrzy na swoje życie i mówi, nie no, bez sensu, to wszystko boli. Ale daje owoc. A można się zatwardzić, mieć twarde serce i nie wydać owocu. Dlatego też dzisiaj, kiedy Pan Jezus mówi tą przypowieść o korczycy, którą ktoś zasiał na swojej roli. Nie zasiał na drodze, ani na skale, ani w cierniach, tylko na roli. Czyli pozwolił temu ziarnku gorczycy, żeby weszło w jego zranienia, w jego łzy, w jego jakieś skopania, zgnojenia życiowe. Co się dzieje? Przypominam, nasza gorczyca w Polsce rośnie niewysoko, ale gorczyca w krajach Bliskiego Wschodu, tam w Izraelu, rośnie do 4 do 5 metrów wysokości, a grubość pnia jest taka jak naszej sosny. To jest naprawdę olbrzymie drzewo. I zobaczcie, wcześniej ptaki były symbolem zła, złego szatana, który wydziwuje słowo, a teraz ptaki są jak anioły, które gnieżdżą się w gałęziach. Anioły, które są w pobliżu i chronią. Te same, jedno i drugie ptaki symbolizują anioły, dobre lub złe. Te, które są do ochrony i te, które są do jakiegoś spróbowania. I ta druga przypowieść o kobiecie, która wzięła odrobinę zaczynu i włożyła w 3 miary mąki. Zaczyn, inne słowo ferment, mnie się dużo bardziej podoba, bo ferment jest tam, gdzie wszystko jest jakby niekontrolowane, gdzie idzie nie według naszego planu, ale jak się robi ferment, to z mąki się staje ciasto. Wczoraj było ciasto i zdaje się drożdżą w supermarketach. Dlatego to słowo dzisiaj nas zachęca do tego, żebyśmy rozpoznawali swoje życie, odkrywali wartości, które mamy, nie szukając wartości innych, cieszyli się tymi wartościami swoimi. Jakby chodzi o to, wrócić do tego, co Bóg dla mnie przewidział. Bo jak będę próbował żyć tym, co Bóg przewidział dla tego innego, to nie będę... Ale Bóg przewidział, przygotował dla mnie najlepsze rzeczy, jakie mogą być. Jeżeli je odkrywamy, jesteśmy szczęśliwi i zadowoleni. Jeżeli żyjemy według własnego planu, zawsze będzie frustracja. Więc odkrywajmy to, co Bóg przewidział. Amen.